Od kilku tygodni walka w Polsce toczy się na wielu frontach. Jeśli zostałeś w domu, to dobrze. Są jednak tacy, którzy musieli zostać w pracy. Każda sytuacja kryzysowa jest swoistym testem dla nas jako ludzi, ale także dla nas jako wspólnoty narodowej. I teraz w dobie walki z koronawirusem okazuje się, że pośród nas są prawdziwi bohaterowie, którym powinniśmy podziękować za odwagę. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy teraz pracują. Nie tylko strażakom, pielęgniarkom, lekarzom, ale także sprzedawcom, pracownikom fabryk, pracownikom budowlanym. To jest naprawdę walka o przyszłość Polski, przetrwanie polskiej gospodarki. To pracownicy służby zdrowia, to żołnierze, to policjanci, to strażacy, ale także ci, którzy nie porzucili swoich stanowisk pracy. To farmaceuci, którzy sprzedają leki w aptekach, to sprzedawcy, to fryzjerzy, to kierowcy, to wszyscy ci, którzy sprawiają, że możemy w miarę normalnie funkcjonować pomimo tych trudnych okoliczności. Dziękujemy wam za odwagę. Na Facebooku, Instagramie czy Twitterze dołącz do akcji pod hashtagiem Dziękujemy za odwagę.